Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, a jakże Wojciech, a ja witam was w takim przeglądzie uzbrojenia podręczniku broni z sezonu 4 do Call of Duty Vanguard. Słuchajcie, zajmiemy się oczywiście bronią, która wystartowała wraz z tymże sezonem i tymże sezonem. Dwie bronie palne, czyli pistolet maszynowy Marco 5 czy też Marco 5 oraz RKM UGM 8. Zacznijmy od pistoletu maszynowego z racji tego, że zdobywamy go szybciej, bo na 15 poziomie, a na 31 UGM 8. Tak więc cóż, bez zbędnego przedłużania lecimy, zobaczmy, cóż to za dodatki mamy. Oczywiście standardowo będę zaczynać wylot lufy, lufa, celownik, kolba, pod lufą magazynek, typ amunicji, rękojeść, biegłość i atut broni. Lecimy. Wylot lufy. Kompensator strife, stabilizator F8, hamulec karabinowy NO3, tłumik Mercury, odrzutnik, tłumik płomienia Marauder, tłumik M1929. Lufa. Immerito 482 mm burst. Czyli możemy z broni automatycznej zrobić broń strzelającą serią. Dalej, niestandardowa Botti 285 mm. Immerito 342 mm 04P. Perfetto Lesto 355 mm i Botti 240 mm VL. Celownik refleksyjny, soczewkowy, Saturn 1.35 razy optyczny, ZC2 1.35 razy optyczny, G16 razy 2.5, refleksyjny slate, celownik do karabinu ZF 4.3.5 razy, Nydar model 47, M19 4 razy flip, M38 przez Slate 2,5 razy niestandardowy, MK3 Sunfilter, refleksyjny MK3, noktowizyjny MK12, MK18 Sunfilter, 1229 slate 25 razy niestandardowy, MK3 Mod 2 Sunfilter, zmiennoogniskowy M1913 razy 4,8, refleksyjny MK8, celownik SWT40 3,6 razy, kolba składana Botti HF, Immerito FR, Perfetto Esatta. Pod lufą szkieletowy Mark 6, chwyt przedni Carver, chwyt pistoletowy Smle, skośny M1930 Strife, kompaktowy SG98, latarka GF59, stabilny M1915, krótki uchwyt M1941. Magazyny. Podstawowy mieści 30 naboi. I mamy... O, widzę, że nie chcą pokazać magazynka. A więc mamy tak, 30-nabojowe szybkie magazynki 9 mm. 60-nabojowe magazynki bębnowe 8 mm Nambu. I 30-nabojowe magazynki 8 mm kurz, czyli po prostu kurz. Typ amunicji. Pełnopłaszczowa, wydłużona, poddźwiękowa, łamliwa, grzybkująca, zapalająca. Rękojeść. Chwyt żłobiony, gumowy, skórzany, impregnowany, szorstki, polimerowy, profilowany, z owiką, chropowaty, płócienny. Biegłość. Niewidoczność, odrzucenie, pęd, akimbo. Tak, możemy mieć dwa pistolety maszynowe. Szał na Rambo.
Atut broni, pośpiech w pełni naładowane, obrońca, szybka walka wręcz, zasięg, mocny cios, podręczny sprzęt oraz nadwyżka. I teraz przechodzimy do RKM-u UGM-8. A nie wiem, czy w ogóle wam zaprezentowałem. Takowe się prezentuje. No i teraz przechodzimy do UGM-8. Tak więc cóż, lecimy. Wylot lufy. Kompensator G28, tłumik MX, odrzutnik, stabilizator F8, hamulec L, tłumik płomienia iscowe, tłumik Mercury. Lufa. Bernard XL214 736 mm, Romuald 560 mm DA i Mercier Port 635 mm. Celownik. Refleksyjny z latem, Saturn 1,35 razy optyczny, MK3 Sunfilter, G16 razy 2,5, refleksyjny soczewkowy, celownik SWT 40,5-36 razy, Romuald MD, M38 przez latę 2,5 razy niestandardowy, Nydar model 47, ZC2 1,35 razy optyczny, teleskopowy ZF 41 7 razy, refleksyjny MK8, noktowizyjny MK12, teleskopowy typ 97 5 razy, MK18 Sunfilter, M19 4 razy flip, MK3 Mod 2 Sunfilter, celownik do karabinu ZF 4 3,5 razy, teleskopowy typ 99 razy 10, zmiennoogniskowy M1913 razy 4,8 i 1229 z latę 3,25 razy niestandardowy. Kolba. Mercier WT Ansre, Romuald Taz R, Bernard Forte 7, brak kolby. Pod lufą krótki uchwyt M1941, szkieletowy Mark 6, dwójnóg. Skośny M1930 Stripe, chwyt przedni Carver, ciężki chwyt przedni, latarka GF59, chwyt pistoletowy SMLE. Magazynek podstawowy mieści 50 naboi i mamy 100 nabojowy magazynek pudełkowy 7,62x54mm R, 75-nabojowy magazynek pudełkowy 303 British, 50-nabojowy magazynek pudełkowy 50 BMG, 75-nabojowy magazynek pudełkowy 50 BMG, 125-nabojowy magazynek pudełkowy 6,5 mm Sakura, 50-nabojowe szybkie magazynki 303 British. To powinna być 50-nabojowa szybka taśma 303 British. Typ amunicji. Panopłaszczowa, przeciwpancerna, wydłużona, poddźwiękowa, zapalająca, grzybkująca, łamliwa. Rękojeść. Chwyt gumowy, chwyt skórzany, chwyt szorstki, chwyt żłobiony, chwyt impregnowany, chwyt polimerowy, chwyt z owiką, chwyt chropowaty, chwyt profilowany, chwyt płócienny. Biegłość, mocny chwyt, wiertacz, inwigilacja, postawa bojowa, stalowe nerwy, narambą. I atut broni, obrońca, nadwyżka, głęboki wdech, szybka walka wręcz, w pełni naładowane, zasięg, mocny cios, podręczny sprzęt. I tak oto, moi drodzy, prezentuje się RKM UGM-8. Jeszcze tą bronią nie grałem, znaczy się nie grałem w Vanguardzie, natomiast zdarzyło mi się parę razy, chyba bodajże dwóch, może trzech przeciwników zabić z właśnie tego RKM-a, podobnie z tego pistoletu maszynowego. Poza tym w Vanguardzie nie grałem, a do wymaksowania, do w ogóle zaczęcia nim grać jest jeszcze dużo czasu, ponieważ moi drodzy, jeszcze nie zrobiłem tak naprawdę broni z czasu premiery, tak więc no, jak widzicie, strzelby dwie do zrobienia jeszcze mam. Kto wie, może w sezonie piątym, może w sezonie szóstym pojawi się nowa
strzelba. Zobaczymy, może no jakiś nowy pistolet, może rewolwer, może jakaś wyrzutnia nowa się pojawi. Zobaczymy. Moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Pa, pa!